23 kwietnia po godzinie 10 doszło do zdarzenia drogowego na drodze Lutomia-Piskorzów. Kierujący samochodem marki Volkswagen Polo stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił go na bok. Autem podróżowały dwie osoby. Szczęśliwie nikt nie doznał większych obrażeń. Na miejscu pracowały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa i Ochotnicza Straż Pożarna z Piskorzowa. Zdarzenie miało miejsce kilkaset metrów za granicą powiatu dzierżoniowskiego, dlatego dalsze czynności przejęli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej ze Świdnicy. W dniu dzisiejszym dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym mającym mieć miejsce na drodze między Piskorzowem a Lutomią. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy samochód osobowy leżący na boku. Autem podróżowały dwie osoby. Osoby te odmówiły możliwości jej udzielenia pomocy medycznej. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Kierujemy ruchem wahadłowy i czekamy na zastęp PSP ze Świdnicy, gdyż jest to ich teren chroniony i oni przejmą działania od nas. Na miejscu pracują obecnie dwa zastępy PSP Dzierżoniów i zastęp OSP Piskorzów.